Jak chcesz tu pracować, zadzwoń przez ten. Przez komputer. Dobrze. Zadzwonię. Halo? Halo? No co tam? Halo? Proszę pana. Halo? Jest to ktoś tam? No jest. Chyba chce pan, chce pracować, bo zadzwonię z tego komputera, skąd widzę. No zadzwonię z tego komputera właśnie. Chcę pracować tutaj, bo w ogóle mam taką historię. No, niech pan powie. No bo, wie pan, pracowałem w ogóle i widziałem jakiś... No co jakiś? W ogóle tylko nie mam czasu. No jakiś typ po prostu w czarnej fury ciągle się kręcił obok stacji benzynowej, a ja tam pracowałem i się bałem. No. No i w ogóle to miałem furę, nie? No. No i ukradł mi jeszcze furę moją i później na chwilę, nie? No. Zasnąłem i w ogóle wyszło jakieś 3 chwilków, tak widziałem rozmazanie. No. No i... A kurde, skończyły się aż. No i wybuchli mi po prostu i tak mnie zatrząsnęło w głowie, że po prostu no, jestem bezdomny teraz. Miałem dom, miałem klucze, znaczy mam przy sobie klucze i klucze do samochodu. No proszę pana, proszę się jeszcze klucze garnki. No i teraz nie mam nowego domu, więc no i tak klucze nie potrzebne, a mieszkałem w motelu. No to wszystko? No. To zaraz przyjdę, jakby nie przyjdę, po prostu papiery są obok. Gdzie? A, no widzę. No i proszę podpisać papiery i przyjść do urzędu, jakby wie pan. No wiem. No i długopis też jest obok. No wiem, widziałem właśnie. No, to miłego wieczoru. Miłego, no, nara. Wiedziałem. Tu są jakieś papiery, tu widzę. Tu są. Wy nie widzicie. Ja widzę. Tu są papiery, jest długopis, więc ja podpiszę te papiery. Dobra, podpisałem te papiery. No i gitarz, no i idziemy teraz dać temu panu. Tylko że szybko. Mówi, żeby właśnie mniejsze mi było, ale jak już to podpisałem i będzie wiedział jak szłem, jak idę, no to już ten, nie mam miejsca, nie powiem. Ale no ja już nie wiadomo jak nie chodzi, to tutaj coś. Ale to nie jest ten, to nie jest urząd, musiałem się pomylić. No dobrze, no to my tutaj wchodzimy i gdzie on jest? Go nie ma. Aha, no to... Ale on mówi, że tutaj ma być. No to tutaj, a nie tutaj, nie, tu. Nie mogę tam wejść, no to dam przed. Kluczy, musieli zamknąć ten pokój, dobra. Tutaj pik, daję, widzowie, pik. No i mam nadzieję, że się zgodzi. Dobrze. A czekaj, gdzie moje pieniądze i to wszystko? O kurde, co się stało? Dobra, Jezus, wypadło mi, dobra, mam. No i idę, mogę zająć ten. Tutaj mogę wejść, tutaj mogę wejść. Coś się zatrzasnęło, a tu? Tutaj się coś się zatrzasnęło. No to, tu są jakieś piórki. A to tutaj dam. Proszę, tutaj, o tu. Włożyłem, no i możemy iść, nie? Wow, ale ładnie, ale ja bym chciał tutaj mieszkać, nie? Ale no, jestem bezdomny i po pierwsze to nie jest miejsce do mieszkania. No to myślę, że wszystko ten się zgodzi. I w ogóle, to ja szybko biegnę, żeby ten, nie? Bo nie wiem, go tam nie było. Chyba nie wiem. Bo go tam nie było, to chyba nie. Dobrze. O, dzwoni. No halo? Halo, już akurat przyjechałem, jak chyba nie by było. I widziałem, jak wracałeś. No? No i wszystko jest git, może pan pracować. Serio? No serio, jak ja mówię, to chyba na serio, nie? No to zaczynamy od jutra, nie? A nie możemy teraz, proszę pana, jestem bezdomny. No zaczynamy od jutra, każdy od jutra zaczyna. No dobra, niech będzie. No to nara. Nara. O Boże, widzowie, od jutra mam zaczynać, od jutra, a ja potrzebuję pieniędzy. O Boże, 16 złotych tutaj nie dostałem, więc... Ja nie wiem, kurde, już nie umiem liczyć nawet, wszystko mi się popaćkało, ale chyba zostało mi 8 zł, czy co? Nie wiem. Chyba 15 to miało być. A to mi zostało 3 zł. Dużo chyba. A tu mu chodziło, ale tam też mówi. Albo tu, albo tam, no to mi też. Mówi tutaj, albo tu dać, albo tu, no albo właśnie tam, nie? Nie wiem czemu tutaj, jak tutaj. Się mówi o jakichś, nie wiem, innych sprawach, ale
tak kazał widzowie. Więc jak kazał, to tak zrobimy, nie? No i od razu musimy zaczynać. Tylko gdzie ja się muszę przesłać? Oczywiście śpiwór, ja wiem, śpiwór ukrywałem, bo wiecie, ja mam śpiwór. Mamy śpiwór mocno ukryty, wy chyba nie pamiętacie tego i wy tego na bank nie znacie. Znaczy, znacie, dużo osób nawet zna. O tej tajnej miejscówce każdy o tym na pewno wie, ale tam ukrywałem zawsze śpiwór mój kochany. Ale czemu tam nie mogę wejść? Muszę odejść. Chyba policjanci wiedzieli, że to jest moja tajna baza. A, widzę, przypomniałem się. Tutaj miałem swój śpiwór, patrzcie. Tu. A tutaj widzę, że był, tutaj już go podniosłem. Ale tutaj był, więc no, chyba też tutaj się wyśpię, no mam nadzieję. Oczywiście piszę zgodę. Mówiłem pani prezydentowi, czy mogę tu spać, no i mi pozwolili. Czyli tutaj mogę spać, podobno będzie tu bezpiecznie, więc no nie wiem. Zobaczymy, ja tutaj stawiam. No i w takim czymś będę spał. Tylko jeszcze może to coś pozebrzemy, nie wiem czy się uda w ogóle. No bo patrzcie, dalibyście takiemu bezdomnemu coś, ja bym dał, tylko odpowiem, że ktoś inny mi da, nie? No tutaj w ogóle pracuje mój stary kolega i jutro przychodzi, bo dzisiaj jest wolne, wiem wtorek, ale nie wiem czemu, ale w ruch chyba nawet wszyscy mają wolne teraz, więc dziwne, ale no. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Nie rozumiem, ale no tak zrobili, nie? Tak prezydent zrobił i tak jest. Więc niech tak będzie. A no ja idę już się wyspać, żeby jutro zobaczyć mojego kumpla. No i się wyśpię. A czemu nie mogę już tutaj ten... O, usiadę sobie. No, no i idę, że no i prześpię się trochę. Poczekamy tak, nie wiem. O 5 mówili, no to do 5 poczekam sobie.